i Patrycja na kolejnym treningu. Będziemy pokazywać jej postępy w trakcie całego szkolenia. Jak wrażenia po dzisiejszym treningu? Super. I wzmacniamy dosiad, czyli jazda jedną ręką. Patrycja uczestniczy w projekcie Kobiety na motocykle i chciałem tutaj powiedzieć i pokazać, że można od podstaw nauczyć kobietę jazdy na motocyklu, niekoniecznie poświęcając więcej niż 20 godzin podstawowego szkolenia. W przypadku Patrycji jest to troszkę trudniejsze, dlatego że ona w ogóle nie posiada żadnego prawa jazdy, czyli będziemy mieli troszkę więcej pracy na mieście w ruchu drogowym, żeby nauczyć się jeździć przez 20 godzin. Przypominam, że szkolenie podstawowe kategorii B ma 30 godzin. My tutaj mamy tylko 20 godzin. Więcej szczegółów na temat placu manewrowego w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj chciałem pokazać egzamin próbny, wewnętrzny, na mieście, gdzie włożyliśmy sporo pracy nad tym, żeby Patrycja do takiego poziomu doszła, ale jest to nasza 16 godzina i jest nieźle, mimo błędów. Zachęcam do oglądania filmów z jazdy po mieście z Patrycją, bo naprawdę będzie się działo. Zapraszam, subskrybujcie, bądźcie z nami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Jak wrażenia po dzisiejszym treningu? Super. Bardzo, tak? Bardzo jest. Dzisiaj tak? Intensywnie. 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 No i tak będzie cały czas. No. I wzmacniamy dosiad. Czyli jazda jedną ręką. Pierwszy raz wsiadamy na Yamahę, tak? I tu zwracamy uwagę, tak? 2000 obrotów, no to znaczy, że jest zimna. Musi tak do 1200 zejść, tak? To wtedy jest rozgrzana. Tak. I wtedy możemy robić te wszystkie elementy, czy na jedynce, czy na dwójce, nic nas nie zaskoczy. Po 16 godzinach intensywnej pracy zdecydowałem, że podejmiemy próbę zrobienia egzaminu wewnętrznego, próbnego w ruchu drogowym. Popatrzmy, jak to wyglądało i ile się działo. I wjazd w zatokę wykorzystamy do zawrócenia. No i tutaj popełniamy błąd. Dwadzieścia pięć razy mogłabyś jechać. Więcej dynamiki. I rozglądamy się. Rozglądamy się, wcześniej patrzymy, co tam się dzieje, bo dojeżdżamy do drogi z pierwszeństwem. Tak, skręcają w prawo dobrze. A na wyjeździe co powinno być? Nie odzywam się, czyli na wprost. Upewniamy się, rozglądamy się, bo dojeżdżamy do drogi z pierwszeństwem. O tak, dokładnie. Zgodnie z przepisami będziemy skręcać w najbliższym możliwym miejscu w lewo. Czyli popatrz, jak wydałem polecenie, to co, najlepiej ustawić się przy osi jezdni już i szukać tego miejsca, w którym będzie możliwy skręt w lewo. No ale zmieniamy położenie na pasie ruchu również z kierunkiem. No. No, szeroki pas tu jest, tak? Ale to jest bezpieczeństwo nasze i teraz tu nie można było skręcić. Uważaj, uważaj, tak, tu można skręcić. Ty baranił bied, mamy go nagranego. Tak, tu można skręcić, mamy go nagranego. Widzimy, do jak niebezpiecznych sytuacji może dochodzić na skrzyżowaniu, dlatego obowiązkowo upewniamy się przed skrętem. I będziemy na kolejnym skrzyżowaniu skręcać również w lewo. No. Widać jeszcze, że te decyzje podejmowane są zbyt długo, jeżeli chodzi o przejazd przez skrzyżowanie. Nadjeżdżający kierowca busa podjął decyzję, że umożliwi nam przejazd. Oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli sygnał jest widoczny, korzystamy z uprzejmości.
w lewo. Ale tu masz równorzędne, pamiętaj o tym, tak? No. No. Nie zapominać o zatrzymaniu na jedynce, tak? No podjedź, podjedź do osi, tak? I popatrz co z lewej. A dlaczego ta noga wisi? No, a nie idzie na motocykl. Co? Pamiętać o tym. Nie wisi noga. Mamy, zanim ruszymy, mamy postawić nogę na podnóżek i dopiero później ruszamy. Ale powinnaś się ustawić przy lewej krawędzi. A nie przy prawej. Komu tu ustępujemy? Poprawny przejazd przez skrzyżowania równorzędne. Jedziemy w kierunku Katowic do odwołania. Szukasz znaku i na Katowice do odwołania. Gdzie Katowice? W lewo, dokładnie. Patrycja zauważa i poprawnie czyta znaki. Dwa pasy do skrętu w lewo, czyli nie musimy zmieniać, dokładnie. Do odwołania, czyli cały czas jedziemy w kierunku Katowic. Gdzie Katowice? W prawo. A kierunek gdzie? Koza zjadła? No. Przed linią, nie na linii, koło ma być. Zawracamy. Popatrzmy na ten wariant przejazdu. On jest prawidłowy, bo nie można powiedzieć, że nie jest prawidłowy, dlatego że po skręcie przepisy zezwalają na zajęcie dowolnego pasa. Ale w przypadku, gdy tak jak tutaj mamy po skręcie, po pierwszym skręcie przy zawracaniu więcej niż jeden pas, bezpieczniej będzie wykonać drugi skręt na lewy. I popatrzmy. Tak. Tak? A jakby ktoś jechał tam środkowym, kierunek powinien być wyłączony. No to byś mu zajechała drogę. Czyli w takiej sytuacji powinno się jednak jechać cały czas lewym. I popatrzmy na ten wariant przejazdu. Zajęła pas do lewo skrętu, ma wykonać zawracanie, czyli to jest to samo miejsce i dojechała na wysokość wyspy, po pierwszym skręcie w lewo wjechała na lewy, a skoro w tym miejscu mamy kilka pasów do lewo skrętu, to bezpiecznie będzie trzymać się lewego pasa, czyli cały czas kontynuuje jazdę lewym pasem, wtedy nigdy nikomu drogi nie zajedzie. I oczywiście ten wariant przejazdu ja polecam, nie tylko pod kątem egzaminu, ale ogólnie, żeby było bezpiecznie na skrzyżowaniu. Zapraszam na ciąg dalszy egzaminu Patrycji. Przypominam, że jest to egzamin próbny po 16 godzinach i w drugiej części, wierzcie mi, będzie się działo. Oj, będzie się działo. Zapraszam do oglądania kolejnej części. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Nie możecie opuścić kolejnego odcinka, tego jeszcze u mnie nie było, także naprawdę będzie ciekawie, zapraszam.